Byliśmy z Ewą w centrum handlowym, czyli tak zwanej galerii. W pewnym momencie Ewa stwierdziła, że musi natychmiast iść do toalety. I tak też zrobiła. Udała się jak zwykle do toalety damskiej, a ja poczekałem przed jej drzwiami. Znaczy, oddaliłem się trochę, żeby nie budzić moim wyglądem żadnych podejrzeń. Ewa długo nie wychodziła. Zacząłem się niepokoić, lecz po dłuższej chwili wyszła i powiedziała mi, że było bardzo dużo kobiet w toalecie i musiała czekać w kolejce. Miała zatem dużo czasu, żeby rozglądać się po całym pomieszczeniu i odkryła wiszący na ścianie kondomat. Kondomat, w którym znajdowały się kondomy. Przypomnę, kondom jest to osłonka z cienkiej gumki zakładana bezpośrednio przed stosunkiem płciowym na męski organ kopulacyjny, tak zwany prącik. Ewa była bardzo podekscytowana tym kondomatem, ponieważ nigdy dotąd nie widziała takiego urządzenia w toalecie damskiej. Ja też nie. Również byłem podekscytowany, w wyniku czego powstała piosenka. Ja jednak przytoczę wam tylko tekst tej piosenki. Nie będę jej teraz śpiewał. Piosenka ma tytuł Kondomat. Jak jeszcze o tym nic nie wiecie, to powiem teraz wam w sekrecie, że Romek wraz ze swoim bratem są zachwyceni kondomatem. Kondomat wisi w centrum handlowym, w którym to Romek miejscu owym musiał skorzystać z toalety, bo zjadł nieświeże już pulpę. I właśnie w tejże toalecie Roman był nagle w innym świecie, ponieważ nieoczekiwanie odkrył kondomat tam na ścianie. Natychmiast brata powiadomił, dwa zdjęcia zrobił i zadzwonił, mówiąc, że właśnie Romek Filomat znalazł w galerii taki automat. Młodszy brat Romka bardzo się wzruszył i do galerii zaraz wyruszył, bo do tej pory o kondomacie słyszał jedynie na Polsacie. Jechał tak szybko na swej MZ-cie i już po chwili był w toalecie, a teraz wraz ze swoim bratem stoją w ekstazie przed kondomatem.